Dzień dobry, zapraszam dziś na kolejny film z serii Dziś pachnę. A dzisiaj wybór padł na Joy Diora. To jest woda perfumowana, nie ta wersja Intense, tylko ta wersja wcześniejsza. Zapach należy do kategorii kwiatowo-drzewnej i został on stworzony w roku 2018. Jego twórcą jest François Demachy, który zresztą wykreował wiele zapachów dla Diora, dla Givenchy między innymi. Jeżeli chodzi o nuty, jakie znajdziemy w tym zapachu, to nuta głowy należy do cytrusów i tutaj w nucie głowy będzie mandarynka, bergamotka. Natomiast jeżeli chodzi o nutę serca, środek zapachu, no to róża, jaśmin, brzoskwinia i dodatkowo liść czarnej porzeczki. Jeśli mówimy o bazie, no to w bazie znajdziemy białe piżmo, benzoę, spaczulę, drzewo sandałowe oraz cedr. I jaki to jest zapach? To jest zapach świeży, na pewno, ale jest w nim jakaś taka sznuta szorstka, jakby przykurzona, wytrawna. Wyczuwam głównie róże, jaśmin i nuty drzewne, które zresztą prawdopodobnie mogą odpowiadać za to wrażenie takiej szorstkości właśnie. Zapach nie jest totalnie niezobowiązujący, mimo tego, że niby to jest taki świeżak, wiecie, lelum polelum, sport, te sprawy, ale nie. On ma pewne podtony, takie cięższe, które dodają mu charakteru, ale mogą przeszkadzać i mi, no niestety właśnie troszeczkę one przeszkadzają. Chyba wolałabym, żeby ten zapach jednak mógł być zasegregowany jako taki właśnie zwykły świeżak, a tak jak mówiłam, tak nie jest. Niemniej jednak czasem, mimo tego, co mi w nim przeszkadza, bo jest ta nuta, która mi przeszkadza, to czasem mam nastrój na noszenie go. Chyba dzisiaj po prostu padł ten dzień, ten nastrój, że mam taką ochotę. Na dworze jest dość ponuro, deszczowo i on jakoś mi się wpasowuje po prostu dzisiaj. Zapach jest zdecydowanie elegancki. Czuć trochę chłodu, wyniosłości w nim. Przekazuje informację, mam pieniądze, więc nie każdy na mnie zasługuje i nie każdy jest dla mnie dość dobry. I ten charakter, ta informacja, którą przekazuje ten zapach, trochę mi zgrzyta, bo pomimo świeżości to ten zapach trzyma na dystans po prostu. Jeśli zapach taki może być, to ten odbieram konkretnie jako, no nie wiem, taki zarozumiały, wyniosły, no po prostu niesympatyczne. To jest, wiecie, niesympatyczna dziunia, która ma napompowane usta do granic możliwości, która zawsze nosi doczepiane rzęsy, takie robione u kosmetyczki w stylu grube norki, wiecie o co chodzi, taka szczotka, która ma bogatego chłopaka i na nim bazuje. Takie mam brzydkie skojarzenia i chyba to też mi przeszkadza w tym zapachu, ale nie mogę się tego wyzbyć po prostu w żaden sposób. To jest dobry zapach, to jest zapach no, z dobrymi składnikami, tak? To jest Dior i to czuć, że to jest Dior, ale jednocześnie kojarzy mi się jakoś tak, no trochę prymitywnie, no. Nie bójmy się użyć tego słowa. Ja tego zapachu sama nie kupiłam. Ja dostałam z bardzo udanej, mam nadzieję, że z obustronnie udanej współpracy z Falcon 501, więc jest to niejako mój taki prezent. Jest on przyjemny, ja mówię, no ja czasami lubię go nosić, ale cholera, ta nuta po prostu mi przeszkadza. Właśnie ten charakter tego zapachu, to co on sobą reprezentuje, no to co on do mnie mówi, bo pewnie każdy go inaczej odbiera, ale ja po prostu wyczuwam coś takiego w nim, że mi to przeszkadza. Dla kogo byłby to zapach? Dla kobiet raczej 25+. Nie widzę w nim nastolatek, bo jest dla nich troszkę jednak za ciężki, za poważny. I muszą to być kobiety takie właśnie chłodne, zdystansowane, z podejściem do życia w stylu, bo mi się należy, bo zasługuję na to, co najlepsze i każdy musi spełniać moje zachcianki.
Na kiedy? Może być na chłodne, może być na ciepłe dni, ale na pewno nie widzę go w upały, kiedy jest temperatura bardzo wysoka. Na pewno nie widzę go na jakieś romantyczne okazje, randki, wiecie, no, na jakieś imprezy wieczorne. No, nie. Kojarzy mi się raczej z biurem, właśnie chyba przez to budowanie dystansu, chłodu, z okazjami formalnymi, bo jeżeli impreza, no to owszem, ale jakaś, wiecie, firmowa, taka, no formalna w każdym razie. Trwałość jest bardzo dobra, 9 na 10. To jest dobra trwałość, ja nie sądziłam, że on taką ma. Kiedyś się wypowiadałam o nim bardzo, bardzo niepochlebnie. Chyba powinnam skończyć z, nie wiem, z wypowiedziami po pierwszym wrażeniu, bo później to często ma się nijak do rzeczywistości. No ale pierwsze wrażenie też jest potrzebne. Projekcja, no to 8 na 10, bo też dość mocno projektuje, ale wiadomo, raczej tak bardziej na początku, później cichnie. Jeżeli chodzi o cenę, to za 90 ml w internecie należy zapłacić od troszkę ponad 300 do troszkę ponad 400 zł. Za 90 ml wody perfumowanej. No, powiedzcie mi proszę w komentarzach jak zwykle, czy macie, czy chcecie mieć, czy testowałyście, co sądzicie o tym wypuście Diora i porównajcie go proszę z tą wersją Intense, bo jeżeli miałabym wybierać, to chyba wolałabym tą wersję Intense, ale skoro mam ten, to nie wiem, czy będę miała wersję Intense, bo czy to się opłaca, czy to ma sens, no nie wiem, nie wiem. Ale nauczona doświadczeniem wiem, że przyszłość może przynieść różne zmiany, więc nie mówię na pewno nie. No. Zapraszam do mojego konta Allegro. Mój nick to Golgie1980. W podpisie umieszczę mój nick jeszcze, żeby było wiadomo, bo jest on troszkę dziwaczny. I można zakupić na mojej aukcji. Zapachy wystawiam w tym momencie, chyba zostało ich 8, wcześniej było 10, 2 się sprzedały, więc zapraszam, może znajdziecie coś dla siebie. Wiadomo, każdy będzie zadowolony, ja wy, no i wszechświat. No i dobra, to by było na tyle. Serdecznie pozdrawiam i miłego sobotowania.